Bardzo serdecznie witam was na streamie dzisiejszym, ostatnim streamie na tym kanale, bo potem przenosimy się na Twitcha, gramy z opcją Very Hard. Celem tej kampanii będzie pociągnięcie, nie wiem, no najazdu zielonego na ten żółty, że tutaj żadne nazwy nie padały. No i wykorzystamy tutaj siłę naszego kraju i mam nadzieję, że uda nam się Europę tak pocisnąć, przynajmniej tą zachodnią. Niekoniecznie będę wszystko robił jako sam Andaluzją, planuję też potworzyć tu troszeczkę na przykład kalifat. Dzisiaj gramy bez przedłużania, ale gramy oczywiście z kołem grozy, żeby było. Co ta Andaluzja ma? Jakie idee? Bo powiem szczerze, że w ogóle tego kraju nie przeglądałem. Morale, fajnie na starcie. Ship Trade Power o 25%. Bardzo. Good Produce, o mój ulubiony modyfikator, i na pewno z niego skorzystamy. Larebu. Bardzo dziękuję. Pierwszy, co tam u ciebie, Lukas, kareta. Co tam u mnie cały czas ze wszystkim, jestem w totalnym niedoczasie. Nie wiem, ile bym siedział nad tymi rzeczami, które planuję robić, ale zawsze brakuje mi na wszystko czasu. Tak, ten kraj jest z modyfikacji. W ogóle na tym modyfikacji, jeżeli nie byliście wcześniej w zeszłym tygodniu u mnie na streamach, daje alternatywną historię na razie Europy, Bliskiego Wschodu i na razie tyle. Z tego co wiem, to teraz pracują nad Mingiem, Japonią i czymś jeszcze, nieważne. Dodatkowo na tej modyfikacji mamy bardzo przekoksane trzy idee. State Governments. Widzę, że imperialnych idei nie mamy i one chyba należą tylko i wyłącznie dla krajów z Europy Zachodniej. Bo nie musisz być w chrę, bo jak przepatrywałem, to niektóre, które były w Europie Zachodniej, miały Empire Ideas i tutaj jest to drzewko dyplomatyczne i mamy profesjonalizm, ale tak czy siak połączenie state i profesjonalizmu w zupełności nam wystarczy tutaj do podbojów. Tutaj jeszcze dodatkowo stwierdziłem, że co pół godziny będę sam rolował kółkiem, więc przypilnujcie mnie, żeby o 18.30 zakręcić tym kołem grozy i nam się tutaj ładuje Andalusian Civil War, taki event już sam bardzo zły na samym początku. A swoją drogą, nie wiem czy widzieliście, że już jest znana nazwa najnowszego DLC do Europy Universalis 4. A dziwne, bo myślałem, że najnowsze DLC będzie jednak darmowym DLC, no ale trudno. Dzięki my w ogóle sojuszników tu możemy mieć? Maroko może być naszym pierwszym sojusznikiem. O, Sycylia może być. To Sycylia bardzo chętnie. Hej! Day one! I cały progres już się nabija? Day one? Ja myślałem, że ja mam czas jakiś na to. No dobra! Ej, boty dawały radę z tą wojną domową. Też dam radę. What the fuck? Co to jest w ogóle? No i kręcimy! Myślałem, że chociaż sobie wojnę domową stoczę! Punto, to złoty, elo. Bardzo dziękuję, Punto, czaty też dziękują. Ale zobaczcie, że w opisie przygotowałem wszystkie kary, jakie są, od nowa zebrałem. Plus tak jak chcieliście, dodałem sobie bonusy, więc troszeczkę to uporządkowałem, zebrałem. No i co, pewnie liczycie, że nie wiem, brak sojuszy, domtoper wojna, czy coś, tak? Zobaczymy, co będziemy mieli. Czy nam coś wylosuje tutaj dobrego, czy coś złego tym razem? Okej, wojny tylko za 50 w USA, drugie rolowanie. Obraź sojusznik. No bo mam jednego sojusznika, to nawet nie musicie decydować, komu zaraz insulta wyślę. Nie, nie na początku gry, nie! Hunter was Normandy, 10 zł. Bardzo kocham cię, czyli Hunter. Jak 4 raz kręcimy? Zwolni doradcę, czat decyduje, nie zdążyłem zatrudnić, więc zróbmy rerola, żeby się pobawić. Zakaz brania pożyczek przez 60 minut. Okej, okay, to może być ciężkie, to może być ciężkie. Sycylii mogę dać insult... 12 grudnia, więc za 8 dni robimy insulta na Sycylię. Dobra, dwa razy rolujemy, bo się zgapiłem i było speed 3, czyli dwa razy niestety robimy rola. Pierwsze rolowanie niech będzie za 23, zobaczymy jakie 23 nieszczęścia na mnie spadną. Skróć karę o 60 minut. Którą karę chcecie mi zrobić? 50 WS-a mi chcecie zjeść. No dobra, zdejmujemy 50 WS-a. Zaraz będzie karne losowanie, ale przed karnym losowaniem musimy bardzo obrazić Sycylię. May your sky be filled with the comets. O, lecimy z insultem. Teraz karny roll za brak speed 5. Dobre! O mój Boże, to co, upadek? General Imre, fleet the country, lose army tradition, 5000... Ale to po co brał manpowera? Nie trzeba było brać... jeszcze mi uciekł z bitwy, no co za typek jeden? Po co ja to klikałem? To są jakieś jaja! Czy wy to widzicie? Ja mam zakaz pożyczek? O mój Boże! Czekajcie! Nuclear launch detected. Rexar, 30 zł. Nie za duża ta Andaluzja? Uśmiechnięta buźka. Kręcimy kółkiem i patrzymy, co złego mi się zaraz wydarzy.
Ale fuks, ale nadal może nam się coś kiepskiego trafić. Musimy odbić tę fortecę i wziąć pieniądze, bo jak nie, no to no na ten moment mogę sobie tylko wziąć z tego, korupcję, nic więcej. To o czym chcecie dyskutować do 19.30, aż mi zejdzie zakaz pożyczek? W sumie to wyślijmy od razu tak, na Sycylię poprawę relacji, bo będę chciał otworzyć ten sojusz. Na razie nie pałają do mnie miłością. W Maroko chyba też będzie jednak potrzebny być sojusz tutaj. Na tej nacji to nie wiem, co nam pójdzie, czy nie. Poprawiajmy te relacje, póki jeszcze mogę. O mój Boże, dobra. Najemników poproszę! Dajcie mi najemników, jak dobrze się... Dobrze, że się nie zespałniło, że mam zakaz najemników. Jo, co oni drodzy? Ej, czemu ci andaluzyjscy najemnicy są tacy drodzy? Okej. Weźmy tutaj tego pana z Siege'em, tylko może, żeby nie popełnił samobójstwa i przyszedł tak naokoło. I dobrze, że nie odpaliłem tych bonusów na zwiększenie kosztów doradców, znaczy zmniejszenie kosztów doradców. Lecą! Lecą! O tak, będą minusy. Na szczęście dla nich. I wygrałem to, wyjebiście. W Polsce dobrze, tylko każdy narzeka, kurwa. Polska najlepszy kraj, kurwa. Przecież tu się nic złego nie dzieje w Polsce, kurwa. A, i lecimy z rolem, który miał być o 18.30. Pamiętajcie, że co pół godziny rolujemy, więc też mi o tym przypominajcie. 40% floty tracę. Ile ja mam floty? 40% z 28. Kto mi to policzy? Ile statków tracę właśnie? Coś czuję, że handlówka powie, bo, znaczy transportowe zrobią. Papa. 12, 11. No to 12 czy 11? Kurde, co za matma. Tu się ważą losy ludzkie. Dobra, straciłem 11 okrętów. 30 okrętów tracę, no. Wasza matma jest przykra. To ja się... Jak wy podatki płacicie? Kłamie, może w ogóle nie płacimy. A, chyba, że w ogóle nie płacicie. Mistrzowie niepłacenia. To daj swoje namiary, zgłoszę cię, znaczy ten. Wiecie, za donosy. Musimy mieć stabilność na plus 1. 160. Nie, to jeszcze potrzebujemy punktów administracyjnych. Jeszcze potrzebujemy punktów administracyjnych. Specjalnie nie wydaję, bo ja wiem, że jak tylko podniosę, to będę miał staba w dół. Na pewno nie gramy pod kultury. Andalusian Kalifat plus 1 do wiary. Słabe to. Fajne są to, że niektóre governmenty mają tutaj swoje te specjalne rozwinięcia. To mi się bardzo podoba na tej modyfikacji. Pamiętajcie, że do streamera nie można pisać tak, jakbyście z nim rozmawiali face to face, czyli takimi krótkimi zdaniami co jakiś czas, bo dużo osób coś pisze. Najlepiej wszystko opisać w jednym zdaniu, a jak nie odpowiada, to robić Ctrl-C, Ctrl-F. Nie, czemu 3-3-2? Yusuf, lecisz do wywalenia za te pół godziny, kiedy będę mógł. Mapa kultury naszej. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to już zakończyć. Raz, dwa i trzy. Wojna domowa, bunty skasowane. End of the civil war. Dobra, było wesoło, chociaż szczerze spodziewałem się, że będzie trochę ciężej. Oj, mogłem to jeszcze z te punktów 100, to byśmy mieli plus 3. Więc tyle dobrego. Wojna domowa zakończona. The Empire Downfall zrobione. Dobra, no to wojna z Marokiem i Sycylią. To będzie ciężkie. Czy może czekajcie, może to... A czekaj, kiedy my w misjach dostajemy klejmy na to na górze? Tutaj możemy teraz zabezpieczyć sojusze. 3 dyplomata, cheaper... muszę co mieć? 3 kraje z grupy muslimskiej, którymi mamy sojusz. No to tak nie za bardzo. I tutaj musimy mieć 75% naszego force limitu. Tak, czyli to musimy mieć. 75% naszego force limitu. Dostajemy jakiegoś, bo w teorii, dobrego generała i lecimy z podbojami. 5 minut losowanie, a potem spadamy na Twitcha. Więc pamiętajcie, że jeżeli mnie nie zafollowowaliście, to żeby przejść na Twitcha, bo tam będziemy za chwilę kontynuowali naszego streama. 60 zł. Zrobisz odcinek, jak Anglią wygrywasz na start z Francją i tworzysz Unię na obecnym patchu? Dałbym głowę, że mam taki Rexar odcinek na obecnym patchu. No, kiedy kolejne losowanie? Teraz! Fresh meat. RKZM 2012. 5 zł. O! https://www.twitch.tv. To się nazywa moderacja, poświęcają. Nie! 20% z mojej armii, którą mam obecnie, to mam 22 tysiące. 22 tysiące, to tracę 20% z tego, to 4 tysiące. To nara kawaleria. Dziękuję. Zakaz rolowania władcy przez 30 minut. Okej, przedłużamy. Zakaz, tym bardziej, że to akurat mnie boli, bo mam bardzo kiepskiego tutaj typa. O masakra. No czekajcie, mam zakaz pożyczek, tego badziwia się pozbyć nie mogę. To całe losowanie to jest takie, że po prostu jak mi nie podejdzie, to mam tak przekichane czasem. Robimy rol co pół godziny i się przenosimy na Twitcha, więc za chwilę kończę tutaj streama i odpalam streama na...
No, lecimy na Twitcha, było miło. O, ja pierdzielę. O, no dobra, no, zakaz używania doradców, 60 minut, to boli, to boli. I mamy, raz, dwa, a na trzeciego nie mam. Ale ile pieniążków, panie, zarabiam, ile ja pieniędzy zarabiam, Mojsza kraj? Nie wiem, co to znaczy Mojsza, ale ja się cieszę. W sumie to potrzebujemy do 10 heavy. Moim zdaniem kraje Ameryki Północnej realnie są niegrywalne. No oprócz z wyjątkiem oczywiście Azteków i potem południowej Inków. Tak, te kraje są całkiem mocne. Jak wie się, co nimi robić, to można całkiem potężnie zagrać. Tylko że zobaczcie, ta sama dwie misje dają nam claimy na to samo. Nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, nie? Żeby przed zakończeniem... Ale nie, no bo praktycznie i tak na tym buncie nie będziesz toczył wojen z Maroko. Aha, muszą dać follow'a, żeby pisać. No to ja rozumiem. Kurde, nie. Za darmo tu chcą pisać ludzie, no. Za darmo w tym kraju to można tylko podatki płacić. Sycylia ma na ten moment 37-tysięczną armię. No trochę dużą. Nam by się forteca tutaj jakaś lepsza przydała. Zbudujmy armię. Zbudujmy potężną armię. Nie mam tyle manpowera. Ej, to może być mój wasal. A jak będzie naszym wasalem, będzie mnie piraciła, czy nie? To jest dobre pytanie. Czy ja mogę ich podbić po prostu? Ja mogę im wojnę wypowiedzieć. Declare war. O, jak ja ich podbiję. Dobra, zrobimy z nich wasala. Najwyżej ich zjem za 10 lat. Czy to jest też Republika Piracka? Nie, tu jest sultanat tego Tetonu. Tu zróbmy sobie wasala. Pokojowo. Bo jak mogę pokojowo, to po co wojna w sumie? W sumie nie mogę mieć sojuszników, więc może wszystkich tutaj weźmy tych pokojowo i będziemy ich zjadali po kolei. Ciebie nie mogę, a jak nie mogę, to przez nogę. Czekaj, ale ja nie mogę sojuszy mieć! Kurde! To se zrobiłem. Przecież sojuszy nie mogę mieć. Ja se sojuszy... Karne lolowanie, bo Łukasz wziął sojusze. I na szczęście chyba kościołów jeszcze nie mogę budować, więc mi się upiekło. Ja zapomniałem... Kto mnie podpuścił z tymi sojuszami? Kto mnie podpuścił z tymi wasalami? Bana mu! Kurde, nie ma takiego podpuszczania. Dobra, tu mi się upiekło. National Unrest, weźmy... Czekajcie, Nobility is Estate wyłącza, to ja tego nie chcę włączać. To jest złe. To jest zło, nie klikajcie tego. Ceremonial Nobility, tfu! Kwy! Weźcie to ode mnie, National, tak, weźmy. National Manpower Modifier, o. Dwa sojusze, dwie zwakręcenia, no w sumie racja. Spal def w czterech prowincjach. Dobra, decydujecie, który def mam palić. Decydujecie, ja otwieram oczy za cztery... Czekajcie, cztery... Trzy, dwa, jeden, 10. Lecimy! O, mil diplo. Ale dobra, widzę, że mil ile prowincji? 4. Tam, gdzie zaboli. Raz, dwa, trzy, 4. Już. Kto kogo ma zostawić? Palić ludzi. Jak? Nie. Z ludzi nie można. Tutaj palimy taksy. I za 3 minuty kolejne rolowanie. No kurde. Jeszcze będzie, że spal połowę armii. Bo najgorsze jest to, że tam może połowa armii pójść do kosza. O, cholen! O, mi wojnę chce wypowiedzieć! Francja chce mi wojnę wypowiedzieć! O mój Boże! O nie! Oni mi chcą wojnę powiedzieć! Oddawać czy wojna? Oddać czy wojna? Dobra, jeszcze sobie dowalmy, bo jest 19.30, więc koło karne. Zakaz rolowania władcy 60 minut. No to już w ogóle mam przerąbane w tym momencie. No to jakby to powiedzieć... O mój Boże. Co byście mnie namówili? Na co byście mnie namówili? A ja mam pożyczki? O my god! Bez doradcy, bez pożyczek. No to chyba szykujemy się Andaluzja upadek. Ja już wiem, że potrzebuję fokus na to. Pytanie, czy oni muszą iść na ten fort albo na ten chyba, nie? Spójrzmy pewnie przez to, że spaliłeś dewa, masz trochę manpowera. O mój Boże, kocham to. No to nie będzie łatwe, dobra. Musimy się tu bronić. Szerokość pola walki na ten moment rozgrywki to jest 20, więc potrzebujemy gdzieś 8, 9, o, na przykład tą armię. Tutaj mamy, o, wyjebiście, bierzemy tą armię, drugą najemników i będziemy się bili na tych dwóch fortach, aż spalimy im całego manpowera. Wiem, co potrzebujemy w takim razie, czekajcie, ulema i wojna z inowiercami, dodatkowe morale. To. Boże, to będzie jedno wielkie złoto, co tutaj będziemy widzieli za chwilę. Ej, mamy to! Generał! Serio? 5 fajerze?
Nie, to wolę go nawet nie brać, żeby mi się nie podmieniał, ale... W tym okresie 5 fajerze. Czuję się, jakbym trafił piątkę w Totka, nie? Jezu, najgorsze jest to, że on tak dużo tutaj wojska tego dosyła. I to cały czas mu morale podbija. Jest! Jest! Pierwsze zwycięstwo nasze! 10 tysięcy do 27! Ja! O, żyję! Dobra, a co jest, w ogóle toczymy walki? O tą prowincję. Stack wipe! I tak to się robi, proszę państwa. Kary za przedłużanie dzisiaj. Już za wszystko mnie chcecie karać, bo jesteście jak moja dziewczyna. Odbijemy ten fragment ziemi. On będzie nasz. Dobra, tu armię ogarną. Oj, wyjebi się, tu idzie bot. Kierujemy się tam. No i uciekli. No i uciekli. Dobra, cofamy się. Dobra, moja potężna flota. Przepotężna. W ogóle mamy... Treasure fleet mamy! Nie przyda mi się to, ale fajnie. Dobra, spróbujmy morsko wygrać. Okej, okay, wygraliśmy. 9 poszło. Tutaj mamy 2 heavy przeciwnika. Płynie 6, czyli 8 heavy. To ja się cykam, chowam się. I w sumie, to czekajcie, na wszelki wypadek spalmy też fort w Salamance. To tutaj cofnimy. I zaraz pójdziemy odbić Wargola. I w sumie chyba mamy flotę odpowiednio dużą, żeby móc ostrzeliwać forty, nie? Przeciwnika. Jak tylko sobie zabezpieczę te tutaj forty, to myślę, że przejdziemy rzeczywiście do kontrataku. Boże, jakby mi padło teraz skasowanie armii, to bym się chyba popłakał. Okej. Lecą znowu przeciwnicy, lecimy tutaj. Od razu trzeba się w nich wbijać, od razu. Szczerze ci kibicuję, a tu mały motywator. No pewnie, kibicujesz. Bardzo ci dziękuję, Rexar. No, zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Nie mogę zabić władcy. No to tutaj zrobimy rerolla. No i to mamy zakaz Ledgera. To dobrze, że podejrzałem Ledgera zaraz na początku tej wojny. Lecimy, kolejna bitwa. Ale czekaj, może lepiej będzie jeszcze poczekać, żeby się tutaj wbili. Płaski teren. Bo tak się zastanawiam, to jest 19 tysięcy, ale idzie jeszcze 11 z tyłu. To jest spalona forteca, to może inaczej, ustawmy się obok. Niech on wyjdzie wszystkim, co tutaj ma. To zostanie dużą, znaczy to będzie miał... Ledgera nie mogę, ale to jest prawie cała jego armia. I tu jest ostatnie 10 tysięcy, które chciałbym, żeby weszło na tą fortecę. Wchodź tu i płać! Pal tego. Attrition. Wyczerpanie wojną. Ej, on ma dużo tego wojska. Jak ja mam to wygrać? Dobra, schodzi, więc wchodzimy. Musimy go tu dorwać. Dzielmy armię. Znowu na piątki. Szerokość pola bitwy to jest 20. Obyśmy nie mieli jakichś minusów. To dojdzie 10, ty dojdziesz 19, więc niech już ta piątka leci. Znaczy, powiem szczerze, że mnie się z tymi karami dość ciekawie gra, bo nigdy nie wiem, co mi dowalicie zaraz, a spodziewam się wszystkiego, co najgorsze od was, więc... O Holender, ja chyba to przegram teraz. Nie, jest! Jakieś role! Szoka faza! Gińcie, heretycy! Jeszcze nie zdążysz dotrzeć! 22, nie, no zdążą dotrzeć. Zdążą dotrzeć. Proszę, nie dotrzyjcie, ile? 20... No zdążą dotrzeć. Cholera jasna. Przegramy tą bitwę. Przegramy to. Przegramy. Holender. Nie! Tylu naszych wiernych żołnierzy zginęło. O nie. Dobra, musimy do jeszcze jakąś armię. 30 zł. Dobra, na dziś wystarczy, jesteś super i content ten. Bardzo się cieszę, trzymam za słowo, że na dziś wystarczy, już nic nie dasz. Bardzo się cieszę, że mój content się podoba i bardzo cieszę się za donaty. O ja pierdziele! Mogę zaatakować albo Lotaryngię, albo Nizaritz. Decydujecie! Ten domage mnie zabił! 3, 2, 1! Nie chcę otwierać tych oczu, naprawdę, ja ich nie chcę otwierać! Nie będę... Ej, ja wiem! Jak nic nie widzę, to nikomu wojny nie wypowiem, tylko gorzej z graniem, bo też nic nie widzę. No to Nizaritz! To co, restart? Dobra, flotę trzeba tu trzymać. Znaczy niekoniecznie po grze, zaraz spróbuję się poddać po prostu. No dobra, ale mogę pożyczki, trzeba armię dorekrutować. Która armia najlepiej nam się spisze? Czekajcie, Land Attrition Movement Speed, to nie. To jest dodatkowa dyscyplina, 10%, to weźmy tego pana, 5,94. Okej, okay, najemników już tu wysyłajmy. Armię połączmy, wyzerujmy. Floty będę tutaj trzymał. Floty będę tylko i wyłącznie tu trzymał w tym momencie. Dobra, tu wygraliśmy, zczyściliśmy przeciwnika. Lećmy tą armią tu, tą tutaj i tą tutaj. Możliwe, że zaraz mi przejdą i jakoś ich się uda... Nie wiem, no kurde, to Nevary zaatakować i fort zdobyć na szybkości. Desant idzie? Nie! I to są galery! Ibiza is coming! This is Ibiza! Impreza! Ale mogliby na Ibizę się desantować, a nie tutaj. Czekajcie, to nie, to inaczej wojska wysłamy. To te dwie armie, tak. Ci na razie niech mi to szczyszczą. I cofniemy zaraz się. Okej, okay, tu się wbijam, będzie bitwa.
Wyczyszczone. Lecimy, lecimy, lecimy! Szybciej, szybciej, szybciej! Kurde, na minusach ja będę. Ale on nie ma generała, wyjebiście. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. Chodź tu, huś! Chodź! Nie, nie, bo będzie tak łajp! Nie! Za późno! Za późno! W takim razie znowu trzeba dorekrutować armię. Poszło 8 tysięcy, które zrekrutowałem, poszło się chędożyć. Obrońca wiary. Golden Era! Ale dobra, oni nie mają linii, ja mam linię. Wolniej dosyłają wojska, to może nie będzie tak źle. Dobra, przegram, ale trudno. Od razu tu atakujemy. No niepotrzebnie całe wojsko naraz rzuciłem, spanikowałem. Dobra, są porozstawiane boty, więc nie jest źle. Są porozstawiane, więc nie jest źle. Dobrze, że popaliłem forty, naprawdę. To mnie cieszy w tym momencie. Dobra, tu się wbijemy. 20. Jeszcze miesiąc i mamy full kapa moralka. Dobra, wbijajmy się. Tu lecimy ile dni? 9, o długo. Kurka, stąd ile lecimy? 31, dobra, to lecimy tutaj, będziemy szybciej jeszcze z tej prowincji. Widzę, że już sporo przeciwnik dosyła wojska, więc my doślimy, żeby była pełna linia. A potem to już zobaczymy. Oj. Mam chyba pecha w rolach. Ale też bez sensu się z nimi prać na tym forcie konkretnym. Bo tu nie mają kar żadnych. A zeszli, to tyle dobrego. Czekajcie, jakbym tu zrobił select i unconditional allow, suggest offer, co ja muszę zrobić? Tracę jedną prowincję na rzecz Galicji. Mnie to zadowala. Dobra, tu cofamy się z tej bitwy, to nie ma sensu. Ja mam tyle tego manpowera, że aż nie wiem co z nim zrobić, jak widać zresztą na załączonym obrazku. Już losowanie? Nie! 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 Czekajcie, moje, ale jak nie, 40% floty, 8 okrętów, leci na dno. Nara! No, to już chyba wiecie czemu przegrywam. Nie ma ciężkich i lecimy naszą resztką floty, która nie zdeserterowała. Dobra, naprawiamy armię, konsolidujemy i się wbijamy w przeciwników. Dobra, kolejna wygrana, lecimy dalej. I chyba pójdę siege'ować, kurde, czy my mamy działa do siege'a? Zobaczmy to. Ta prowincja musi paść, to nie będzie miał Wargola. Już mają piątkę? Nie! A ja mogę chociaż doradców? Będzie piątka zaraz, będzie piątka. Czy zdążę zejść? Czwarty. Schodzę. Pierwszego. Na 17, czyli dosyłajmy wojsko. Żeby mieć tutaj przewagę w linii, lecimy. Serio? Oni się tu cofnęli? Dobra, wygraliśmy. Wyjebiście. Wargol jest nasz. No i pytanie, lecimy na nich? Czy fortece zdobywać? Dobra, i tak nie obstrzelam, bo potrzebuję punktów na militarną technologię. Dobra, niech oni mi to oblegają. My się teraz tu cofniemy. Braskoli, weźmy mi te trzy armii, tu lecimy. I ciebie tutaj. W międzyczasie wprowadzimy piątkę. Jezus, już na początku pożyczki, wszystko. Ja pierdzielę. Wyjebisty początek. Tą Andaluzję to będę wyprowadzał potem z 50 lat z tej wojny, po tej wojnie. Declare war, to jest lover. Lover, kochankowie. Galicja. Dobra, potem to atakujemy. W Katalonii muszę mieć całą, to Girona i Roussillon muszę mieć całe. I zmniejsza agresywną ekspansję mi to wtedy. Jestem top 2 w kategorii EU4. To wyjebiście, to kto jest pierwszy? Zlewik pewnie jest, nie wiem czy ma dzisiaj streama czy nie. Dobra, armiami musimy się cofnąć za linię fortów, bo teraz boty mogą na nas ładnie tutaj polować. W najgorszym razie będziemy whitepeace'owali, ale... Ten fort musimy zdobyć. Potrzebujemy 50 punktów. Nie wiem, czy mam armat. Trzeba było policzyć, czy mamy 200 armat. Wiecie co? Tu lecimy. W tych... Na cię nie zastanawiam. W tych się... Tu mamy dziewiątkę. Nawet niskie morale powodują, że tutaj ich po prostu zgnieciemy. Bo Drylandsy powodują, że tutaj nie dostajemy kary do ilości wojska w linii, więc będziemy mieli spory bonus do flankowania. Oj, widzicie? Jak szybko lecą w dół? Mamy plus jeden. White Peace! Nie! Jak to? Besieging? Bo... Nie, no przecież jaki besieging? Jaki besieging? A, on nagle dosłał generała jakimś cudem. No dobra, trudno, bronimy się na tym fortecy. I tu doślemy. O tak. Tak. Musimy tutaj ostrą morale podbić. Ale raczej powinniśmy dać radę. Ja wiem, że powinno się lepiej to dosyłać, ale no może kiedyś dojdę do takiej perfekcji. Ci, co mnie dłużej oglądają, to wiedzą, że ja mam swoje niestety limity w dobrym graniu. Jak przychodzi do kalkulatora, to już mi się odechciewa zazwyczaj. Dobra, lecimy na Wargola. Okej, tu jeżeli dojdą, to się wycofamy z tej bitwy. Bo to bez sensu to toczyć, to się cofajmy. I tak zadaliśmy im większe straty.
Niech mi się tam muralki odnowią i na chwilę wejdziemy na ten fort i zobaczymy, czy ja go już mogę zdobywać, czy nie. Okej, to mamy. Wargol jest nasz. I lećmy tu, chyba że tu jest jakiś... Czy ja chociaż zobaczę ten fort? Bo teraz mam, że na stolicy mi stoją. Dobra, lecimy tutaj. Trzeba stoczyć bitwę na tym forcie niestety. Albo nie na tym forcie. Tutaj lecimy, bo on chyba się cofa, bot. Dobra, linie. I lecimy! Hejoszka! Patrzymy, czy mam w ogóle szansę wygrać tą wojnę. War enemies. Dobra, uważam, że udało mi się spalić manpowera. Tak to by było, ale jest zmęczony. Dobra, wygrana kolejna bitwa. No ale z fortu nie zeszli. Szkoda, myślałem, że wszyscy zejdą mi z fortu. Więc lecimy teraz tutaj. Tutaj musi być kolejna bitwa. A tu tracę i siege'uję za darmo. Dajesz! Tłum się! Jest! Nawet jeżeli przegram kolejną bitwę, czekajcie, piąty dojdziemy. To było to opłacalne, bo wyzerowaliśmy... O ja! Jeszcze trochę... Ej, to może teraz, czekajcie. To może teraz, jeżeli wygram kolejną bitwę... Landforce... O, to tego przerolujmy, może będą morale. Jeżeli wygram kolejną bitwę, to lecimy na fortece. I robimy kto komu szybciej, wiecie, zrobi dobrze na fortach. Nie no, chyba będzie dobrze. Jest! Mamy to! Proszę Państwa, ugraliśmy. To była piłka meczowa, jak nic. Okej, mamy to. Lecimy na tą fortecę teraz. Tylko proszę, Lukas, nie zwal tego. Lukas, nie zwal tego, proszę cię. Czekajcie, lećmy ostrożnie, na dwie armie. Ja nie mogę! Nie, tak dobrze szło! Punto! Nie! Punto. 90. Nie! A może kręcimy? Nie! Nie, Punto, czemu mi to zrobiłeś? Nie robi się takich rzeczy! Nie teraz! Nie w tym momencie! Ty widzisz to? Czy ty Boga sercu nie masz? 4% warscora! Ja jestem w stanie to zdobyć! No zobaczymy, co się wylosuje. 3 losowanka. Nie! 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 40% armii, mówi papa! 40% armii! Nie! Kolejne wojny! Dobra, jakich? Dobra, sąsiadów mam na szczęście spoko. Więc decydujecie, Galicja, Wołynia, Austria czy Nawara. Dobra, otwieram oczy za 3, 2, 1! O kurde, Maroko nie jest granicą lądową. Tam jest napisane, granica lądowa. Ja widzę, że tu jest woda, nie ma granicy lądowej. Dobra, widzę, że Galicja wygrywa. Co mnie tam, YOLO. Dobra, i jeszcze raz kręcimy, jeszcze raz. Wiecie co, ja oglądałem, opowiem wam o czymś. Oglądałem przy premierze World of Warcraft streamy Nexosa. I on tam miał takie coś fajne, nie wiem co to było. Nie wiem, czy ktoś z was ogląda Nexosa. Nie no, to znaczy, że muszę zdobyć dużo warscora, żeby zdobyć te prowincje. I on tam ma taki guzik, co, jak to wciska, to jest takie fajne piszczenie, jak przeklina. Ja muszę się dowiedzieć, co to jest. Co on tam ma, bo ja w tym momencie bym po prostu bardzo mocno chciał użyć tego guzika na przeklinanie.